Jak to czemu? Nie dość, że cię nie dopilnował, się strasznie poparzyłaś, to jeszcze rzucił się na mnie z tym pocałunkiem, mimo że mu powiedziałam, że mi się nie podoba. O nie, mamo, on myślał, że ty go chcesz. Jak to? O, radzę. Wziąłam ten telefon, napisałam do niego, żeby cię pocałował. Co takiego? Kochany Andrzeju, jeśli chcesz, żebym się w tobie zakochała, to musisz mnie pocałować. Teraz, Kasia, co ty zrobiłaś?